Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, dar Ducha Świętego. Przeczytaj Księgę Joela, 3 rozdział 1 do 2 i Dzieje Apostolskie, 2 rozdział 1 do 21. Jak apostoł Piotr zinterpretował proroctwo Joela. Joela, 3 rozdział, od 1 do 2. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. I Dzieje Apostolskie. Mamy tu opisane wylanie Ducha Świętego. I apostoł Piotr tak wspomina o tym w 16 rozdziale, w 16 wierszu, 2 rozdział. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Pan, że wyleję dnia mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą. Nawet na sługi służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi i krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, jak księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i straszny. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, będzie zbawiony. W dniu Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr oznajmił, że Pan wypełnił swoją obietnicę przekazaną przez Joela, zsyłając Ducha Świętego. W przyszłości wylanie Ducha Świętego będzie towarzyszyć widoczne znaki Bożej interwencji w dzieje ludzkości, niecodzienne zjawiska w przyrodzie zarówno na ziemi, jak i na niebie. W związku z tym wielkim dniem pańskim obiecana i zapowiedziana została przez proroka Joela specjalna działalność Ducha. Proroctwo to zostało częściowo wypełnione w wylaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ale całkowite jego spełnienie nastąpiło podczas przejawów łaski Bożej w końcowym okresie ewangelizacji świata. Kontekst całej Księgi Joela wskazuje, że skrucha jest warunkiem wielkiego wylania Ducha Świętego. To wydarzenie będzie połączone ze wspaniałym ożywieniem duchowym. Zamiast zniszczenia nadejdzie Boże błogosławieństwo. Pan upewnia swój lud, że jego stworzenie dozna odnowy, a naród będzie wyzwolony z ucisku. Duch Święty zostanie wylany na lud Najwyższego, jak oliwa przy namaszczeniu jest wylewana na głowę tych, którzy zostali wybrani przez Boga do szczególnej służby. Duch Święty jest także darem mocy udzielanym pokornym odbiorcom, aby mogli dokonać szczególnego dzieła dla Boga. Tym razem przejawy działania Boga przybiorą niespotykane rozmiary. W tym niezwykłym momencie dziejów świata zbawienie będzie dostępne dla wszystkich, którzy szukają Najwyższego. Duch Święty spocznie na wszystkich wierzących, bez względu na ich wiek, płeć czy status społeczny. A wówczas wypełni się pragnienie wyrażone przez Mojżesza, aby cały lud Boże otrzymał dar prorokowania, aby Pan zesłał swego ducha na wszystkich swoich wyznawców. Co możesz zmienić w swoim życiu i w sobie, by przygotować się na wylanie Ducha Świętego? Dziękuję.